serce Jego, żąda i pragnie serca naszego. Dla nas włócznią boleść zadana, kochajmy Pana, kochajmy Pana. Dla nas włócznią boleść zadana, kochajmy Pana, kochajmy Pana. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami i z Duchem Twoim. Jako gospodarz tego miejsca pragnę powitać wszystkich, którzy przybyli na dzisiejszą dziękczynną Eucharystię. Chcemy dziękować Panu Bogu za 245 lat istnienia Trzemeszeńskiej Alma Mater. Witam wszystkich przybyłych gości z zarządem Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie. Dzisiaj naszej mszy świętej przewodniczy absolwent naszej szkoły, naszego liceum, ksiądz kanonik Andrzej Urbański, matura 1980, obecnie proboszcz i dziekan w Golinie koło Konina, a Słowo Boże wygłosi ksiądz Krzysztof Walkowski, matura 1994, proboszcz parafii błogosławionego Bogumiła w Gnieźnie i dziekan dekanatu Gniezno II. Niech nasza wspólna modlitwa będzie duchową ucztą i umocni nas na dalsze lata naszego życia. Próżno Pana Boga kusi, kto mądrość prosi, a sam o nią się nie stara. Te słowa wypowiedziane przez wielkiego kapłana, zarazem patriotem pierwszej Rzeczpospolitej, księdza Piotra Skargę wyrażają głęboką prawdę. Prawdę o tym, że o mądrość trzeba się modlić, ale też trzeba samemu o nią się starać. Kochani, doskonale rozumiał tę prawdę wielki reformator, humanista, opat Michał Kosmowski, który ufundował Akademię Trzemeszeńską wraz z alumnatem, a uroczyste otwarcie kolegium nastąpiło 4 maja 1776 roku. Czcigodni zebrani, gromadzimy się, aby w tej pięknej świątyni uczcić 245. rocznicę tego doniosłego wydarzenia z 1776 roku. Gromadzimy się, aby z szacunkiem wspomnieć minione pokolenia nauczycieli, uczniów tej szkoły, którzy przez wieki kształtowali oblicze naszej małej ojczyzny, aby Pan dał im radość wieczną. Gromadzimy się także po to, aby prosić Pana Boga o błogosławieństwo dla nauczycieli, uczniów, którzy poprzez swoją pracę dzisiaj współtworzą szkołę. I kochani, powiem, że nie jest przypadkiem, że spotykamy się najpierw
w tej pięknej parafialnej świątyni. Przychodzimy tutaj, bo jesteśmy ludźmi wierzącymi, ale przychodzimy też do tej świątyni dlatego, że w ciągu minionych wieków nasza szkoła i parafia współpracowały ze sobą bardzo ściśle, służąc przecież tym samym ludziom. Pragnę gorąco w tej Najświętszej Ofierze dziękować Panu Bogu za dar szkoły, za dar wychowawców, nauczycieli. Dla zmarłych będę wypraszał Boże miłosierdzie, Bożą radość, a wszystkich żyjących wszelką pomyślność. Byśmy mogli jak najlepiej w tej Najświętszej Ofierze uczestniczyć, przeprośmy teraz za wszystkie nasze grzechy, zaniedbania, uchybienia. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja, Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący. Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Módlmy się, Boże, Ty zawsze łaskawie nas wysłuchujesz, gdy doznajemy utrapień, składamy Tobie dziękczynienie i pokornie Cię prosimy, abyśmy wolni od wszelkiego zła z radością Tobie służyli. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen.
Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, jeżeli trzeba się chlubić, choć co prawda nie wypada, przejdę do widzeń i objawień pańskich. Znam człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem też nie wiem, Bóg to wie, został porwany aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek, czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem też nie wiem, Bóg to wie, został uniesiony do raju i usłyszał tajemne słowa, których się nie godzi człowiekowi powtarzać. Z tego więc będę się chlubił, a sobą samym nie będę się chlubił, chyba że moimi słabościami. Zresztą, choćbym i chciał się chlubić, nie byłbym szaleńcem. Powiedziałbym tylko prawdę. Powstrzymuję się jednak, aby mnie nikt nie szacował ponad to, co widzi we mnie lub co ode mnie słyszy. Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował, żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz mi powiedział: wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. Oto Słowo Boże. Jak nasz Pan jest dobry.
Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. Alleluja, 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 alleluja. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: nikt nie może dwom Panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu. Nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów. A Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną. Nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie o wiele pewniej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym będziemy się przyodziewać, bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tym dobrze znanym nam pozdrowieniem, poprzez które wyrazić mamy coś, co kryć mają nasze serca, pragniemy uwielbić Boga. Zgromadziliśmy się dzisiaj w chwili bardzo wyjątkowej dla wszystkich tu obecnych. I dla tych, którzy łączą się z nami w tak różny dzisiaj sposób, przez sytuację też, w jakiej się znaleźliśmy. Łączy nas dzisiaj wspólne patrzenie w jednym kierunku, by wyrazić naszą wdzięczność, by powiedzieć dziękuję i by wyśpiewać hymn radości, bo przecież jubileusz, który przeżywamy, jest dla nas zaproszeniem do radości, ma radość wyrazić. Co jest powodem tej radości i wdzięczności? Moglibyśmy długo, bardzo długo mówić. Ksiądz Andrzej na początku przedstawił krótki rys historyczny, dotykając tych najważniejszych momentów, które dały szczególnie początek istnieniu tego, w czym wszyscy w jakiś sposób uczestniczyliśmy i uczestniczymy po dzień dzisiejszy, bo
bo to, co było, jest naszym udziałem i tych wszystkich, których już pośród nas tu na ziemi nie ma, to wszystko w nas zostawiło bardzo konkretny ślad, nadając bardzo konkretny wymiar też temu, do czego nas przygotowywało i przygotowuje, patrząc dziś na najmłodsze pokolenie, nasze życie. Jubileusz to zawsze taki moment zatrzymania w drodze. I w pierwszej kolejności jest to zaproszenie dla nas do spojrzenia wstecz, do tego, co nazywamy wspomnieniem. A ta historia, która trwa już tak naprawdę ponad 245 lat, jest tak bogata. Gdybyśmy wzięli do ręki dzisiaj wszystkie księgi, zapiski, wspomnienia, pamiętniki naszych przodków, tych, którzy poprzedzili nas w tej drodze, wędrówce życia, gdybyśmy ubogacili to naszymi wspomnieniami, tymi zapisanymi i tymi, które nosimy w naszej pamięci, w naszych sercach, powstałaby kronika, która miałaby pewnie dziesiątki, jak nie setki tomów i tak nie wyraziłaby wszystkiego, bo tak bogatą jest ta historia, naznaczona radością, spotkaniem, budowanymi relacjami z drugim człowiekiem, naznaczona wspólnym dzieleniem się tym, co piękne, uśmiechaniem się, wspólnym dorastaniem do tego dojrzałego i dorosłego życia, ale naznaczona też tak wieloma trudami, tymi osobistymi wszystkich uczniów, nauczycieli, wychowawców, wszystkich osób, które w cichości serca też przez te wszystkie długie lata, wieki już, spalały się z miłości na służbie nam wszystkim, czy to na portierni, czy to w kotłowni, czy to na naszych korytarzach szkolnych, klasach, dbając o porządek, o czystość, o to, żeby wszystko było poukładane, by administracyjnie wszystko było na swoim miejscu. Wszystko to gdzieś wpisuje się też w tą historię, ale i trudy związane z historią naszej ojczyzny, którą przecież, patrząc na życie społeczne, naznaczona jest ta historia także dźwiganiem bardzo konkretnego balastu, ciężaru, wielu rodzących się w sercach lęków, pytań, obaw. Ta historia w końcu naznaczona jest piękną walką o wolność, o niepodległość, o wiarę, o możliwość jej wyznawania. Ale oprócz tych wielkich i wzniosłych chwil, momentów, wydarzeń, ta historia przede wszystkim naznaczona jest tym, że jest ona nie tylko historią pewnej instytucji, która ma bardzo konkretny cel od samego początku kształtowania młodego pokolenia, przygotowywania go do pięknego, dobrego życia. Ale przede wszystkim ta historia to przecież splot historii setek tysięcy ludzi, którzy przewinęli się przez mury naszej Alma Mater. Nie zliczymy pewnie ich wszystkich, tych, którzy byli, choćby na chwilę pojawiając się. Te historie naznaczają dziś nasze spojrzenie wstecz, we wspomnienie i nasze dziękczynienie za siebie nawzajem. Dziękujemy tym, którzy dali początek naszej szkole, dziękujemy tym wszystkim, którzy ją kształtowali, tworzyli przez te wszystkie lata, ale dziękujemy też sobie wzajemnie za każdy wspólnie przeżyty dzień, każdą chwilę, każde spotkanie, rozmowę, wszystko to, co nas wzajemnie umacniało i kształtowało, co czyniło z nas ludzi, którymi dzisiaj jesteśmy. Bo czas naszego pobytu w szkole, czas naszego bycia tutaj, czy jako uczniowie, czy jako nauczyciele, wychowawcy, pracownicy gospodarczy, administracyjni, to wszystko wpływało i kształtowało nas dzisiaj. Tworzyło historię, która dzisiaj się nie kończy. Bo przecież jubileusz to nie tylko spojrzenie wstecz,
ale to także spojrzenie przed siebie. Stajemy w bardzo konkretnym momencie naszego życia, naszej historii, historii naszej ojczyzny, szkoły, miasta. Zatrzymujemy się dzisiaj tutaj z naszym życiem. Jakże bogata jest historia każdego z nas. Przebogata i obfitująca w tak wiele pięknych doświadczeń i wydarzeń, radości, którymi pewnie będziemy się dzisiaj dzielili też ze sobą. Ale naznaczona też trudem, naznaczona bólem, cierpieniem. I to, co podkreślił ksiądz Andrzej na początku, nie jest przypadkiem, że świętowanie rozpoczynamy tutaj, w świątyni, przy ołtarzu Pańskim. Bo nasze dziękczynienie trzeba, abyśmy, obejmując wszystkich tych, których znaliśmy lub znaliśmy tylko z historii, których znamy dzisiaj, abyśmy wszyscy razem unieśli oczy dalej i głębiej i wyrazili nasze dziękujemy temu, do którego dzisiaj przyszliśmy. Bo jubileusz to nasze dziękczynienie Bogu. Jako ludzie wiary, którzy się dziś tutaj gromadzimy, chcemy Mu dziękować za to, że nam siebie dał, że dał tę łaskę, tego ducha, który zainspirował wszystkich tych, którzy tworzyli i tworzą szkołę naszą. Chcemy dziś dziękować za każdego człowieka, którego mogliśmy spotkać, bo nikt z tych ludzi nie pojawił się na drodze naszego życia przypadkowo, bo przypadków w życiu tak naprawdę nie ma. I trzeba nam dzisiaj też zadać sobie pytanie, na ile to nasze dziękczynienie Bogu jest nie tylko wpisane w pewną tradycję, ale jest naszym prawdziwym, autentycznym, ludzkim, płynącym z serca dziękuję. Na ile w Bogu upatrujemy dziś tego, dzięki któremu wszystko, co piękne w naszym życiu i trud pokonany i przeżyty jest Jego zasługą. Święty Paweł dziś, patrząc na swoje życie, przypomina nam przez świadectwo swoje o tym, że nie przyszliśmy, by się chlubić nie wiadomo czym, ale by przede wszystkim dziękować, bo wszystko, co piękne, dobre, bo wszystko jest łaską. I to dziękczynienie Bogu i wpatrzenie w Jego oblicze naznaczyło historię naszej szkoły, naznaczyło ją. Ja pamiętam z czasów, kiedy uczęszczałem do szkoły, to były początek lat 90., wcale nie tak dawno, wcale nie tak dawno. Tym, co dzisiaj wspominam, to samo nasze podchodzenie czy przychodzenie do szkoły. Ja dojeżdżałem pociągiem z Mogilna, przyjeżdżały nas całe tłumy z Mogilna, Gniezna, zjeżdżaliśmy się w jednym momencie, w jednym czasie. Wszyscy razem, wielkim tabunem, kilkuset osób szliśmy ścieżyną 2,5-kilometrową do szkoły. I nikt z tego całego tabunu ludzi nie wszedł do szkoły, jeśli najpierw nie zgiął kolan przed Bogiem. Wszyscy jak jeden mąż wchodziliśmy do świątyni. Ale to, co najbardziej utkwiło w mojej wtedy młodej pamięci i to, co mnie najbardziej zastanawiało, inspirowało, co było często tematem naszych rozmów, to doświadczenie tego, że z nami szli nauczyciele, że z nami szły osoby, które za chwilę wykładały nam wiedzę, pragnąc, abyśmy ją zdobywali. Nie jeden raz, także w ciągu dnia lekcji, czy to w jakąś przerwę, czy kiedy było okienko, czy kiedy trzeba było czekać na pociąg, kiedy wchodziłem do kościoła, a zdarzało się to często, to widziałem moich nauczycieli gdzieś z tyłu w ławce, zanurzonych w modlitwie. Co mi to mówiło, kochani? Mówiło mi to, że oni w kogoś się wpatrują, że oni komuś wierzą, że oni komuś ufają, że wszystko, czym się dzielą, to inspirowane jest też jakby natchnione pragnieniem uczynienia z nas ludzi dobrych, ludzi mądrych, ale sami tą dobroć i mądrość pragnęli nabywać przez swoje ciche zanurzenie w modlitwie. I co było piękne,
Nikt nas do tego nie zmuszał. Nie było przepisów prawnych, nie było ustaw szkolnych, nie było konkretnie odgórnie założonych zasad, że tak trzeba, że tak należy. Nikt nas z tego nie rozliczał. Wszyscy lgnęliśmy tutaj do Boga. Nasza Alma Mater, patrząc i tu mogę dać świadectwo, pokazała mi Pana Boga dzięki przepięknemu świadectwu życia nauczycieli, wychowawców i dyrekcji szkoły i internatu. Wiem, że tym ludziom dziś zawdzięczam też to, kim jestem. Jakim jestem człowiekiem, nawet jeśli naznaczony słabościami, ułomnościami, to wspomnienie dyrektora, który zabiegał o to, żebyśmy my uczestniczyli w rekolekcjach szkolnych, żebyśmy my chcieli w tych wszystkich wydarzeniach organizowanych dla nas brać udział. To doświadczenie dyrektora naszego internatu, kiedy w czwartej klasie maturalnej, po przebytych i przeżytych rekolekcjach, zapragnęliśmy z kolegami i koleżankami w naszym internacie, w którym wówczas przebywałem, modlić się razem w jednym z pokojów, to dyrektor gotów był naruszyć regulamin, wprowadzić nowy punkt, że jeśli chcesz się modlić, to możesz po takiej i takiej godzinie, bez ograniczenia czasowego, ale jeszcze przepiękniejszą rzeczą było to, jeszcze bardziej piękną, że on przychodził i siadał gdzieś z tyłu, na kanapie pokoju, w którym się spotykaliśmy na modlitwie i modlił się z nami, tak jak potrafił, często nie otwierając swoich ust. Wszystko to mówi nam nie tylko o tym, że nauczyciele naszej szkoły przez wszystkie te lata pragnęli nakarmić nas wiedzą, nie tylko zabiegali o to, żebyśmy byli ludźmi wykształconymi, zdobyli konkretny też tytuł naukowy, jakim była matura, która otwierała, jak wiemy, drogę na studia i do dziś tak jest. Ale jestem przekonany w sercu, że ci ludzie pragnęli dla nas nie tylko wiedzy, ale mądrości życiowej, dając przykład tego, gdzie mamy ją czerpać. I kiedy my dziś stajemy tutaj i patrzymy na tą przeszłość, wspominając i dziękując, spójrzmy na dzień dzisiejszy i spójrzmy na jutro, bo przecież przyszłość kształtujemy przez piękne przeżywanie dnia codziennego, naszego dzisiaj. Jeden z nauczycieli naszego liceum powiedział mi kiedyś bardzo mądre słowa. Kiedy przeżywałem trudniejszy czas i gdzieś podzieliłem się swoim trudem, usłyszałem wówczas: nie rozgrzebuj przeszłości, nie zamartwiaj się nią, bo nie możesz jej zmienić. Nie martw się zbytnio o jutro, bo nie wiesz, czy ono nadejdzie. Ale przeżyj całym sercem swoje dzisiaj, jak najpiękniej potrafisz, bo w ten sposób zbudujesz to, co Bóg dla ciebie przygotuje. Staram się tymi słowami, które tak naprawdę odzwierciedlają to, czego uczy nas dzisiaj Chrystus, bo do Niego przyszliśmy i w Jego słowa się wsłuchujemy, kształtować moje życie. Dziękuję dziś za to przepiękne świadectwo, które otrzymałem. I trzeba nam dziś zadać sobie pytanie, patrząc na szkołę dziś, na nauczycieli, wychowawców, uczniów, na to, jak ona dzisiaj jest kształtowana i wygląda. Na ile czerpiemy z tej spuścizny wieków, która stała się naszym udziałem i na ile zabiegamy dziś nie tylko o przekazanie wiedzy, ale właśnie tej mądrości, której nie da nam tak naprawdę nic na tej ziemi, bo wszystko, co tu, to przemija. Jak bardzo dziś są aktualne Jezusowe słowa, który przestrzega nas przed tym, aby nic, co na tym świecie jest dla nas ważne, nie stało się nigdy naszym bożkiem, naszą mamoną. Jak ważne i aktualne są dziś słowa Jezusa, kiedy świętujemy tak wyjątkową uroczystość, bo one mają zainspirować dzisiejsze pokolenie uczniów i nauczycieli, wychowawców do tego, aby jeszcze bardziej lgnąć do tego, który jest źródłem wszelkiej mądrości, który jest początkiem i końcem wszystkiego, alfą i omegą, który jest tym, w którym
którego oczy dziś chcemy się wpatrzeć. Pytanie tylko, na ile świadomie, na ile z wyboru, na ile z prawdziwego pragnienia serca dziś Bogu chcemy powiedzieć dziękujemy, dziś Bogu chcemy powiedzieć prosimy, na ile dziś te piękne tradycje szukania Bożego oblicza i mądrości są obecne w życiu naszej Alma Mater. Życzę wszystkim i proszę dziś o to Boga w tej mszy świętej, myśląc tutaj o uczniach dnia dzisiejszego, aby mogli mieć takie wspomnienia, aby mogli budować swoje życie, wspominając tak wspaniałych wychowawców i nauczycieli, którzy zawsze będą troszczyli się właśnie o to, by oni wyrośli na dobrych, mądrych ludzi, by ich życie naznaczone było często pójściem pod prąd obojętności, braku wrażliwości, znieczulicy i materializmu, który dziś tak bardzo jest obecny w świecie. W świecie, w którym potrzeba tylko jednego. Ludzi, którzy prawdziwie kochać będą. Ludzi, którzy miłością żyć będą. Ludzi, którzy wyzbyci będą i wolni będą od wszelkiego egoizmu, od zapatrzenia tylko na siebie, od tego zabiegania jak za Bogiem, za dobrami tego świata. Prośmy więc dziś razem, dziękując Panu Bogu za tak wiele, aby ten dzień pomógł nam wejść w ten kolejny etap naszej historii, tej osobistej i tej historii rodziny naszej szkoły, naszego Alma Mater, mocniejszymi, piękniejszymi i mądrzejszymi, ubogaconymi dziś naszym spotkaniem z Chrystusem, który daje nam siebie, który karmi nas swoją miłością, który żebrze naszego zaufania i zawierzenia, który kolejny raz mówi: bierzcie, jedzcie, pijcie, jestem tu dla was. Dla was z miłości oddaję siebie. Do Niego przyszliśmy, obyśmy Go dziś spotkali, obyśmy z Nim dzisiaj z tej świątyni wyszli. Niech tak się stanie, niech tak będzie. Amen. W duchu wdzięczności wobec Pana Boga pragniemy prosić o Jego pomoc dla nas i całego świata. Módlmy się za Kościół w Polsce, aby potrafił skutecznie formować sumienia Polaków w duchu wartości chrześcijańskich. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Módlmy się za rządzących, za wszystkich rządzących, aby głównym impulsem ich działania była troska o dobro wspólne. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Módlmy się o pokój na świecie, aby ludzie mogli żyć w wolności i nie cierpieli z powodu nienawiści. Ciebie prosimy. Módlmy się za polską młodzież, aby inspirowana mądrością rodziców i wychowawców kształtowała w sobie postawę odpowiedzialności za życie swoje i innych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za trzemeszyńską Alma Mater,
aby kształtowała współczesne pokolenie w duchu miłości Boga i Ojczyzny, szacunku dla dziedzictwa przodków oraz służby wobec bliźnich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich zmarłych nauczycieli, pracowników i absolwentów naszej szkoły, by dobry Bóg przyjął ich do radości życia wiecznego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I módlmy się wreszcie za nas samych, abyśmy wdzięczni Bogu za wszelkie łaski byli orędownikami dobra, prawdy i piękna w naszej codzienności, ale abyśmy w tej codzienności nie zapominali o przeszłości, o tym, co nas zbudowało, o ludziach, których spotkaliśmy na swojej drodze, o tych, dzięki którym dziś każdy z nas jest, kim jest. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Dobry Boże, przyjmij dziękczynienie za dary, które od Ciebie otrzymujemy i wysłuchaj nasze prośby. Przez Chrystusa, Pana naszego. Niewysłowione szczęście zajaśniało, gdy słowo wcielone serce swe nam dało. Cud boskiej miłości, o duszo ludzka gość, ku wiecznej światłości dzięki Twej pieśni wznoś. Cud boskiej miłości, o dusza ludzka głoś, ku wiecznej światłości dzięki Twej pieśni wznoś. Lecie się moją Waszą ofiarę. Przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Czyli chwałę swojego imienia na pośpiech nasz. Boże, Ty nam dałeś swojego Syna, aby wybawił nas od śmierci i od wszelkiego grzechu. Przyjmij łaskawie tę ofiarę, którą uwolnienie od utrapień składamy jako dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami i z duchem Twoim. Górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, aby Ciebie, Boże, chwaliły niebo i ziemia. Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie, nasze hymny pochwalne, niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, święty Pan,
Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia, i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wojciechem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Wojciechem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Amen. Uczeni przez Zbawiciela i posłusznie Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Komunia Święta będzie rozdawana na środku bazyliki na rękę, a po bokach do ust. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, tylko słowo. Siebie nam, duszy mojej Tyś ufnością, króluj w niej Ty sam. Jezu, Jezu, przyjdź do duszy mej, obdarz ją łaskami swymi i bądź królem. Łaskami swymi i bądź królem jej. Choć mnie brudzą grzechu cienie, Ty mi siebie daj. Duszę moją łaski tchnieniem przemień w cichy raj.
Jezu, przyjdź do duszy mej, obdarz ją łaskami swymi i bądź królem jej. Jezu, przyjdź do duszy mej, obdarz ją łaskami swymi i bądź królem jej. Módlmy się. Wszechmogący Boże, posilając nas chlebem życia, uwalniasz nas z więzów grzechu i umacniasz nasze siły. Daj, abyśmy nieustannie doskonalili nasze życie i oczekiwali na udział w Twojej chwale przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Może na chwilę siądźmy. Kochani, kilka słów takich bardzo osobistych. Tu ksiądz prałat, czcigodny gospodarz, kustosz tej pięknej bazyliki, pozwolił mi powiedzieć. Dziękuję też serdecznie za to zaproszenie. Jak już ksiądz prałat powiedział na początku, i ja, i obok ksiądz Krzysztof jesteśmy absolwentami. Ja może trochę z tego rocznika starszego, bo z tych 245 lat 45 dotyczy mnie tak już bardzo osobiście, a to dlatego, że 45 lat temu zgłosiłem się tu do liceum, zostałem przyjęty i przez 4 lata uczęszczałem. I chcę powiedzieć, że jestem zawsze bardzo dumny, że chodziłem do, powiem językiem Opata Kosmowskiego, Akademii Czemeszeńskiej do liceum. Te lata, 4 lata, wspominam zawsze z wielkim rozrzewnieniem i z wdzięcznością wobec Boga, a zaraz po Bogu wobec tych, z którymi los mnie zetknął. Na pierwszym miejscu powiem wspaniali, jak to już zaznaczył, właściwie zawsze byli wspaniali, jak zaznaczył kaznodzieja za moich czasów też, wychowawcy, nauczyciele, uczniowie, koledzy, koleżanki. Chciałbym podziękować Panu Bogu i nauczycielom, wychowawcom z tamtych lat, a były to lata, jak wiemy, trudne, powiem inne niż dzisiaj, połowa lat 70. Podziękować nauczycielom za dwie bardzo ważne rzeczy. Pierwsze za to, że stawiali nam wymagania,
i bardzo dobrze, że stawiali. Za to bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że wypowiadam tu odczucia tych, którzy kończyli razem ze mną liceum i przed, i po, za te cele, które nam stawiali. Ja często mówię, że byli jakby te morskie latarnie, które nam wskazywały drogę, żebyśmy gdzieś nie zboczyli. I druga bardzo ważna rzecz obok tych wymagań, to ja przynajmniej pamiętam, myślę, że inni też, niezwykła wyrozumiałość, połączona jednak z obowiązkowością, z niezwykłą obowiązkowością z ich strony, ale wyrozumiałość. To tak najbardziej mi utkwiło w mojej pamięci. A wspominam te lata, powiem tak, bardzo dobrze. Lata młodzieńcze, trudne, gdzie człowiek zastanawia się, dokonuje wyborów. I jak zaznaczył też pięknie ksiądz Krzysztof Kaznodzieja, nie tylko mieliśmy wychowawców, nauczycieli, którzy przekazywaliby nam wiedzę i mądrość, ale mieliśmy świadków wiary. I może dlatego też ta nasza Alma Mater cieszy się tyloma powołaniami, tylu kapłanów. Z mojego rocznika jeszcze dwóch i siostry zakonne za piękne świadectwo ich wiary. Kiedy przyjechałem pierwszy raz na rozpoczęcie roku szkolnego, szła nas taka duża grupa już starszych uczniów, patrzę, a wszyscy kierują się do kościoła. I nauczyłem się przez 4 lata, że droga do liceum prowadzi przez ten piękny kościół, przez bazylik. To jakaś była taka charakterystyczna cecha tej naszej szkoły. Nie przypominam sobie, żeby któryś z uczniów pomijał kościół. I nauczyciele klęczący, modlący się. To było dla nas i jest do dzisiaj piękne świadectwo. I chciałbym teraz tak bardzo osobiście już, nikomu nic nie ujmując, ale wymienić, bo zauważyłem, że tu są moi nauczyciele, tak mówię, którzy uczyli mnie przez 4 lata. I to uczyli mnie, powiem, tych moich ulubionych przedmiotów, bo byłem w klasie o profilu biologiczno-chemicznym z takim lekkim może zacięciem jeszcze do humanistycznych przedmiotów. Ale widzę tutaj panią profesor Wielgosz, która cudownie nam przekazywała wiedzę z języka polskiego, i pana profesora Derezińskiego. Chemia nasza ulubiona. I chciałbym na ich ręce, nikomu nic nie ujmując, złożyć takie bardzo serdeczne podziękowania za ten niezwykły dar towarzyszenia nam przez ten czas liceum. Niech Pan Bóg wszystkim nauczycielom błogosławi, wszystkim wychowawcom, tym, którzy jeszcze są z naszych czasów, którzy już odeszli, niech da im wieczną radość, a tym, którzy teraz pracują, niech błogosławi. Zawsze niech to będzie wysiłek dla dobra dzieci, młodzieży. Wszystkim serdeczne jeszcze raz Bóg zapłać
za dar wspólnej modlitwy, za dla braci współkoncelebrujących, dla księdza prałata, tu miejscowego kustosza. Widzimy, jak pięknieje bazylika, dla księdza Krzysztofa, mojego kolegi, może trochę z innego pokolenia, trochę widać, że jest młodszy niż ja, ale właśnie łączy nas to nasze piękne, piękne liceum, nasza szkoła. Wszystkim serdeczne Bóg zapłać drogim, czcigodnym, tu zaproszonym gościom. Przyjmiemy teraz dar błogosławieństwa. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie, to nasze rycerskie hasło. I świecić jak słońce jasno, ono nas zawsze prowadzić będzie. I świecić jak słońce jasno, naprzód przebojem młodzi rycerze, do walki z grzechem swej duszy. W bój nasz zastęp wyruszy, wodzem nam Jezus w hostii ukryty. Z nim w bój nasz zastęp wyruszy. Witam Państwa serdecznie, tym razem nie w murach Alma Mater Treme Sensis, ale w jakże zacnym i godnym miejscu w Trzemeszeńskiej Bazylice. Jako dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie słowa powitania szczególnie kieruję do naszych gości. Witam honorowego patrona 245. jubileuszu założenia Trzemeszeńskiej Akademii, wielkopolskiego kuratora oświaty, pana Roberta Gawła. Witam burmistrza Trzemeszna i jednocześnie absolwenta naszej szkoły, pana Krzysztofa Derezińskiego. Równie serdecznie witam zastępcę burmistrza Trzemeszna, pana Dariusza Jankowskiego. Witam serdecznie przewodniczącego Trzemeszeńskiej Rady Miejskiej, pana Benedykta Nitkę. Oraz radnych Rady Miejskiej, panią Agnieszkę Bartz. Panią Renatę Buzałę oraz pana Daniela Bisikiewicza. Chcę serdecznie powitać prezes Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie, panią profesor Danutę Konieczkę-Śliwińską.
a także członków zarządu stowarzyszenia. Witam starostę gnieźnieńskiego, pana Piotra Gruszczyńskiego. Witam reprezentującego przewodniczącego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, pana Marka Gotowałę. Witam przedstawiciela Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, pana Leszka Figaja. Wśród osób goszczących na dzisiejszym jubileuszu pragnę powitać pana posła na Sejm Rzeczypospolitej Zbigniewa Dolatę oraz reprezentującego senatora Pawła Arnta, pana Łukasza Kaszyńskiego. Pragnę powitać dyrektorów gminnych szkół, panią dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Ewę Balcerzak dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzemżalu pana Krzysztofa Nowaka dyrektora Szkoły Podstawowej w Kruchowie pana Jarosława Majewskiego. Witam panią Marię Szymańską, dyrektora przedszkola nr 1 w Trzemesznie. Witam dyrektora Domu Kultury w Trzemesznie, pana Mariusza Zielińskiego. Chcę powitać byłych dyrektorów naszej szkoły, pana Adama Morawskiego, pana Włodzimierza Losika, panią Bożenę Kupczyk, panią Marię Sobieszak i panią Ilonę Adamską. Szczególnie serdecznie chciałabym powitać emerytowanych, długoletnich nauczycieli Alma Mater Tremesensis, panią profesor Wielgosz, panią profesor Szymańską oraz pana profesora Derezińskiego. Ze szczególnym wzruszeniem chcę powitać najstarszego żyjącego absolwenta Trzemeszeńskiej Uczelni, pana Henryka Nowaka. Obecna sytuacja epidemiczna niestety nie pozwala na zorganizowanie klasycznej formuły zjazdu absolwentów, zatem przygotowaliśmy program nieco bardziej zwarty, ale mam nadzieję, że równie godnie uświetniający jubileusz 245-lecia powstania Trzemeszeńskiego Liceum. Pamiętając o bogatej tradycji naszej szkoły, pragniemy oddać hołd jej założycielowi, opatowi Michałowi Kościeszy Kosmowskiemu, licznym, zasłużonym pedagogom, absolwentom i sympatykom Trzemeszeńskiej Kuźni Edukacyjnej. Szczególne słowa podziękowania kieruję pod adresem księdza prałata Piotra Kotowskiego, który w tak serdeczny sposób gości nas w Bazylice Trzemeszeńskiej. Będziemy radzi gościć państwa w budynku naszej szkoły, gdzie delegacje złożą przy tablicach pamiątkowych oraz obelisku
wiązanki kwiatów. Następnie zachęcam do obejrzenia wystawy zdjęć tematycznych znajdującej się na placu Michała Kosmowskiego. Zapraszam także do odwiedzenia Szkolnej Izby Tradycji. Na zakończenie jubileuszowej wizyty w Alma Matris Tremesensis przybyłych gości zapraszam do auli szkolnej na słodki poczęstunek. Kończąc moje wystąpienie, chciałabym, abyśmy pozostali z nadzieją na zorganizowanie następnego zjazdu absolwentów w 250. rocznicę założenia Trzemeszeńskiej Uczelni. Wszystkim serdecznie dziękuję za przybycie, uświetnienie dzisiejszej uroczystości, wielu przeżyć duchowych, refleksji i pięknych wspomnień. Oddaję głos prezes Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie, pani profesor Danucie Konieczce-Śliwińskiej. Szanowni Państwo, w imieniu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum imienia Michała Kosmowskiego w Trzemesznie witam wszystkich zebranych w przepięknej Bazylice Trzemeszeńskiej. Witam również uczestników transmisji, którzy oglądają nas teraz na profilu facebookowym parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Trzemesznie. Przeżywamy dziś podniosłe chwile jubileuszu założenia Akademii Trzemeszeńskiej. Aż trudno uwierzyć, że minęło już 245 lat od chwili, kiedy z inicjatywy opata Michała Kosmowskiego w 1776 roku odbyła się uroczysta inauguracja Kolegium w Trzemesznie pod patronatem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i prymasa Polski Gabriela Podowskiego. Na bramie gmachu alumnatu dla uczniów umieszczono wówczas godła Polski i Litwy oraz herb poniatowskich, a wokół podobizny króla umieszczono łacińską inskrypcję, która w polskim tłumaczeniu brzmi: Nauk wspaniały odnowiciel, za którego panowania Kolegium dźwignięte w pomyślnym roku 1773, ukończone w 1775, niech przetrwa i uwieczni się. Zwracam uwagę na te ostatnie dwa wyrazy. Niech przetrwa i uwieczni się. Te dobre życzenia złożone Akademii Trzemeszeńskiej sprawdziły się w kolejnych wiekach, bo szkoła przetrwała trudne lata zaborów. Przetrwała także zawieruchę wojenną XX wieku, I wojny, II wojny światowej. Dziś nadal rozbrzmiewa głosami uczniów i profesorów. Odwiedzana jest przez swoich absolwentów i przyjaciół. Silne związki koleżeńskie od zarania dziejów gimnazjum i liceum w Trzemesznie były i są cechą charakterystyczną tej szkoły. Podtrzymywanie tych relacji koleżeńskich jest jednym z głównych celów naszego stowarzyszenia. Służą temu między innymi odbywające się co 5 lat zjazdy absolwentów z okazji kolejnych rocznic założenia szkoły. Ostatni taki jubileuszowy zjazd odbył się 18 czerwca 2016 roku. Kiedy wtedy, w 2016 roku, spotkaliśmy się w murach naszej szkoły, nikt nawet nie przeczuwał, że nadejdą tak trudne chwile i czas próby dla nas wszystkich. Z powodu pandemii koronawirusa doświadczyliśmy wielu nietypowych sytuacji i ograniczenia naszych dotychczasowych zwyczajów.
Nie mogliśmy się spotykać, dlatego w tym roku po raz pierwszy nie mogliśmy zorganizować tradycyjnego spotkania opłatkowego. Z bólem serca musieliśmy także podjąć decyzję o rezygnacji z organizacji zjazdu absolwentów. Cieszymy się, że spadek zakażeń i zmiana obostrzeń, której doświadczamy od kilku tygodni, stworzyły nam szansę na przygotowanie skromnych uroczystości jubileuszowych. W tym ważnym dla nas dniu chcemy swoją pamięcią i zaangażowaniem dać dowód naszej niezmiernej wdzięczności za wszystko, co otrzymaliśmy od naszej szkoły. Jesteśmy dumni z jej wielowiekowej tradycji, niezłomności i patriotycznych postaw. Chylimy czoła przed naszym wielkim patronem, opatem Michałem Kosmowskim, przed wspaniałymi wychowawcami i wychowankami. Z ogromną nadzieją patrzymy na kolejne pokolenia, które będą pielęgnować i współtworzyć dziedzictwo naszej szkoły. Nie wiemy, co nas spotka, ale jednego możemy być pewni. Wykształcenie, a przede wszystkim formacja duchowa, które odebraliśmy w murach naszej szkoły, pozwolą nam zmierzyć się ze wszystkimi przeciwnościami. Mamy nadzieję, że bieżące ograniczenia to tylko tymczasowa przerwa w naszych spotkaniach i już niedługo ponownie będziemy mogli się cieszyć wspólnie spędzonymi chwilami. Bądźmy dobrej myśli i dbajmy o siebie wzajemnie. Serdecznie dziękuję księdzu kanonikowi Andrzejowi Urbańskiemu oraz księdzu Krzysztofowi Walkowskiemu, absolwentom naszej szkoły, za odprawienie mszy świętej w intencji uczniów, wychowanków, nauczycieli, pracowników gimnazjum i liceum w Trzemesznie, za przepiękne kazanie. Bardzo dziękuję. Dziękuję również księdzu prałatowi Piotrowi Kotowskiemu za umożliwienie nam zorganizowania tych uroczystości jubileuszowych w gościnnych, jak zawsze, murach Bazyliki Trzemeszeńskiej. Dzięki temu możemy też zdalnie połączyć się z osobami, które chciałyby uczestniczyć w tych uroczystościach, ale z różnych względów nie mogą. Za wielkie serce i oddanie dla szkoły szczególnie dziękuję panu burmistrzowi Krzysztofowi Derezińskiemu, panu Robertowi Gawłowi, wielkopolskiemu kuratorowi oświaty, panom Mariuszowi Zielińskiemu i Marcelemu Koniecznemu z Domu Kultury w Trzemesznie, pani profesor Stanisławie Szymańskiej, a także wszystkim tym, których nie wymieniłam z imienia nazwiska, jest ich wielu, proszę mi wierzyć, a którzy pomagali nam zorganizować uroczystości jubileuszowe. Na koniec dodam tylko, że tradycyjnie wydaliśmy specjalny numer Kosyniera. Można go tu dzisiaj otrzymać w wersji papierowej. I będzie on od przyszłego tygodnia dostępny także w wersji elektronicznej na stronie internetowej naszego towarzystwa. Przygotowujemy także kolejną publikację, krytyczne opracowanie materiałów źródłowych. To będą sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa Narodowego Oddziału Tomasza Zana w Trzemesznie, napisane przez naszych uczniów z lat 1860-1862. Przepiękna lekcja patriotyzmu. Ta książka będzie dostępna we wrześniu. Bardzo państwu dziękuję za uwagę i teraz poproszę o zabranie głosu pana Roberta Gawła, wielkopolskiego kuratora oświaty, a w następnej kolejności głos zabierze pan Krzysztof Dereziński, burmistrz Trzemeszna. Dziękuję. Szanowni Państwo, no miejsce jest szczególne i zawsze będąc tu w tej bazylice, człowiek czuje siłę historii.
Ale ta historia jest tutaj także obok. W tym budynku, który od tylu lat już wpisał się w przestrzeń Trzemeszna. A chcę na początku powiedzieć, że także mam związki rodzinne z tą szkołą, ponieważ mój teść Grzegorz Jagodziński, który pochodził z Jastrzębowa, do tej szkoły chodził i to liceum ukończył w ciemnym okresie stalinizmu, a potem jako syn kułaka nie mógł znaleźć miejsca na żadnej uczelni w Poznaniu i pojechał studiować aż do Lublina na Katolicki Uniwersytet Lubelski, gdzie skończył psychologię i potem przez całe swoje życie zawodowe pracował w szpitalu Dziekanka w Gnieźnie. Dziś jest już bardzo schorowany i tu też nie mógł przyjechać. Pewnie mu opowiem, co tutaj dzisiaj było. A już przechodząc do meritum, patrząc na historię szkoły trzemeszeńskiej, właściwie jak w lustrze wody odbija nam się cała historia narodu i historia Polski. Przez te postaci, które tę szkołę skończyły, możemy sobie wyobrazić, jakie znaczenie było tej placówki, tej uczelni dla szkolnictwa, dla uniwersytetów, choćby wileńskiego, krakowskiego, dla kościoła katolickiego, dla polskiej kultury, dla sprawy narodowej, dla walki o niepodległość, dla pracy organicznej. Wszyscy tutaj jesteśmy, powiedziałbym, no, dobrze zorientowani. Do każdego właściwie porównania możemy jakieś nazwisko tutaj przypisać. Mam list, który właściwie powinienem przeczytać, ale jestem pod wrażeniem tu wystąpień absolwentów, księży, którzy dzisiaj tutaj z ambony i przed ołtarzem także mieli swoje wspomnienia. One są zawsze najcenniejsze, także dla historyków, bo to są też wspomnienia opatrzone emocjami. Powiedziałby ktoś, gdzie te czasy, kiedy młodzież przychodziła, idąc do szkoły, wstępowała do kościoła, kiedy nauczycieli tylu można było zobaczyć. Pamiętam, dla mnie, jako młodzieńca w Gnieźnie, zawsze żeśmy w kościele garnizonowym co niedziela się mogli spotykać. No, nie szło wejść do kościoła. Minęło 30-40 lat, bo jestem rocznik raczej bliższy tutaj celebransowi głównemu. To powiem, co się stało z tym wszystkim i w jakich czasach dzisiaj żyjemy. To jest też takie miejsce na refleksję. W czasach, w których robi się wszystko, żeby mówić, że nie ma jednej prawdy. Są różne prawdy przecież, co jest już aprioryczną bzdurą. W czasach, w których się atakuje wszystko, co jest cenne dla nas, wszystko, co jest fundamentem tego, żeśmy przetrwali 1000 lat tutaj, zatrzymując napór germański i wschodni turańskiej cywilizacji. Wszystko to, co jest dla nas cenne i to wszystko, co było spoiwem naszej wspólnoty. Kiedy wprowadza się teorie naukowe, które wcale naukowe nie są, a po prostu obrażają ludzką inteligencję. I właściwie można powiedzieć, co będzie dalej. No, co będzie dalej, to my nie wiemy. Ale co będzie, to zależy od nas. Od naszej odwagi dzisiaj, tu i teraz. Od naszego wspólnego działania, mimo czasem jakichś podziałów, które właściwie, jeżeli chodzi o historię, powinny nam jakąś nauczkę dać. Bo patrząc na współczesne życie, niestety za dużo z tej historii złego czerpiemy. I powinny być rzeczy, które nas jednoczą jako naród, jako społeczeństwo. I to jest właśnie edukacja, to jest polityka zagraniczna, to jest to wszystko, co stanowi naszą rację stanu. Czy tak jest? No, wystarczy włączyć telewizor i zobaczyć. Przykre to, ale to my wychowujemy dzieci, to my kształtujemy młodzież i my powinniśmy być dla nich przykładem.
Jeszcze przez tydzień w Muzeum Narodowym w Poznaniu będzie wystawa Polska Siła Obrazu. Taki ona ma tytuł. Niesamowita wystawa. Właściwie druga po Francji, bo we Francji ona miała swoją taką w tym kontekście premierę w miejscowości Lens na północy Francji, to jest filia Louvru. Wzbudziła ogromne zainteresowanie publiczności francuskiej i Polonii, która tam mieszka. Pokazuje najlepszy okres polskiego malarstwa między 1840 a 1914 rokiem. I jest narracją historii Polski. Oczywiście skrytykowana przez wiele gazet, że jest bogojczyźniana, że jest patetyczna. To wszystko wynika z braku zrozumienia Polski i Polaków. Ale takie czasy mamy, jak już powiedziałem. Dzisiaj tu przyjeżdżając na ten przyjazd, postanowiłem na tę właśnie okoliczność chwalebną dla Trzemeszna, 245-lecia tej szkoły, przywieźć podarunek. Jest to reprodukcja obrazu Maksymiliana Gierymskiego, Patrol powstańczy. Jakże ciekawy obraz, który pokazuje emocje, bo sam Gierymski wiemy, że był także uczestnikiem powstania, jak Langiewicz i ci, którzy z nim poszli za kordon, żeby walczyć, zaprzeczając tej niemądrej teorii mówiącej o tym, że Wielkopolanie nie robili powstań i nie uczestniczyli w powstaniach. Obraz ten, mam nadzieję, zawiśnie w szkole i jest dla mnie takim symbolem właśnie tego, czym trzemeszeńska szkoła była, jak wychowywała młodzież, ale jest także przesłaniem na przyszłość. Gdy się w niego wpatrzymy, to widzimy te emocje, które tam są, bo to jest obraz zbudowany na silnych emocjach, a przesłanie jego jest krótkie. Czuwajcie. Dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Prezes za umożliwienie mi wystąpienia na tej dzisiejszej uroczystości. Szanowni zaproszeni goście, szanowni uczestnicy tej jubileuszowej uroczystości, drodzy absolwenci. Dzisiaj czcimy wielkie święto szkoły, przypominamy jej bogatą, a zarazem chlubną historię oraz przybliżamy dzień dzisiejszy. Alma Mater Tremestensis jest od prawie 2,5 wieku dumą i chlubą naszego kochanego miasta. Wykształciła i wychowała w duchu patriotyzmu i umiłowania ojczyzny wiele pokoleń Polaków, którzy kształtowali pozytywny wizerunek Trzemeszna i rozsławiali imię szkoły i miasta po całym świecie. Nie było zrywu patriotycznego, walk w obronie ojczyzny bez udziału uczniów, a często także wychowawców i absolwentów trzemeszeńskiej Alma Mater. Z wielką przyjemnością witam i pozdrawiam uczestników uroczystości 245-lecia istnienia szkoły. Witam wszystkich obecnych tu, w tej przepięknej bazylice, ale także i tych, którzy łączą się z nami za pomocą internetu. Witam Państwa jako burmistrz Trzemeszna, ale witam także w imieniu Rady Miejskiej Trzemeszna z obecnym tu panem przewodniczącym Rady Miejskiej Benedyktem Nitką, absolwentem naszej szkoły na czele. Władze samorządowe Trzemeszna cieszą się z Państwa obecności. Jesteście naszymi honorowymi gośćmi. Wasza obecność świadczy o Waszym stosunku do tej szkoły, chęci utrzymywania kontaktu i więzi z nią. Mam nadzieję, że także z życzliwością i troską patrzycie Państwo na gminę Trzemeszną. Jesteście tak
jak wasi wielcy antenaci z opatem Michałem Kościeszą Kosmoskim na czele, częścią historii tej szkoły, świadectwem jej dorobku i osiągnięć, swoistymi ambasadorami naszej gminy i szkoły. Niedawno, dosłownie 2 tygodnie temu, mieliśmy okazję świętować 31. rocznicę powstania samorządu terytorialnego. To podniosłe wydarzenie jest zawsze okazją do pokazania dorobku samorządu terytorialnego i do uhonorowania ludzi szczególnie zasłużonych dla miasta i gminy Trzemeszno. Z olbrzymią satysfakcją pragnę poinformować, że honorowym obywatelem miasta i gminy Trzemeszno w czasie od ostatniego zjazdu została wieloletnia nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego w Trzemesznie, była komendantka chówca ZHP w Trzemesznie, obecna tutaj pani profesor Stanisława Szymańska. Olbrzymie brawa. Oczywiście gratulujemy. Jest z nami wymieniony tutaj najstarszy absolwent Trzemeszczańskiego Liceum żyjący, 96-letni, niech mi pan dyrektor wybaczy, Henryk Nowak, który w tym okresie od ostatniego zjazdu otrzymał oznakę zasłużony dla miasta i gminy Trzemeszno. Chciałem powiedzieć, że przy okazji, że pan Henryk Nowak jest jedynym żyjącym obrońcą Trzemeszna z 1939 roku. Również uważam, że należą się tutaj oklaski. Panie dyrektorze, gratulujemy. Z pewnością o minionych latach możemy mówić z satysfakcją i poczuciem sukcesu, chociaż czasy są trudne i nie wszystko się udaje. Niewątpliwie Trzemeszno bardzo się zmieniło przez ten cały czas, a przeobrażenia sięgnęły także szkoły. Od kilku lat organem prowadzącym szkołę jest gmina Trzemeszno. Jest to ewenement na skalę kraju. Burmistrz Trzemeszna, Rada Miejska Trzemeszna wsparły szkołę w trudnym okresie, chociaż oczywiście nie obyło się bez kontrowersji, ale zawsze tego typu zmiany są trudne. Organy gminy jednak konsekwentnie nadal aktywnie wspierają działalność i funkcjonowanie dzisiejszej jubilatki. W dniu 245. rocznicy uroczystej inauguracji kolegium i alumnatu w Trzemesznie w imieniu władz samorządowych Trzemeszna pragnę serdecznie podziękować za znakomitą przeszłość i splendor. Organizatorom i uczestnikom jubileuszu życzę udanego spotkania. Dyrekcji, gronu pedagogicznemu, pracownikom szkoły, uczniom i ich rodzicom życzę wszelkiej pomyślności i sukcesów. Pragnę podziękować za przygotowanie tej uroczystości przede wszystkim Zarządowi Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie imieniem Michała Kosmoskiego z panią prezes, panią profesor Danutą Konieczką-Śliwińską na czele. Dziękuję bardzo. I przepraszam panią, że trochę się pani przeze mnie denerwowała, ale Marceli Konieczny się spiął i Kosynier wyszedł. Podobno ostatni oddałem tekst do druku. Bardzo przepraszam. Marcelego też. Chcę podziękować pani dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, pani Sylwii Liszkowskiej i jej współpracownikom, wszystkim, którzy panią wspierali. Dziękuję bardzo. Oddzielne, ogromne podziękowania dla gospodarza tego miejsca, księdza prałata Piotra Kotowskiego oraz księży kanonika Andrzeja, którego ja pamiętam, bo był chyba w reprezentacji szkoły w piłkę nożną. Dobrze pamiętam i pamiętam ze szkoły, bo 2 lata po nim maturę zdawałem. Dziękujemy bardzo, księże Andrzeju, za przepiękną homilię, taką od serca, ciekawą, interesującą i mądrą. Dziękuję młodszemu księdzu Krzysztofowi. Chciałem podziękować dyrektorowi Domu Kultury Mariuszowi Zielińskiemu oraz pracownikowi tej placówki, panu Marcelemu Koniecznemu. Bardzo serdecznie dziękuję. Pana dyrektora widziałem.
Chciałem podziękować Radzie Miejskiej. To Rada Miejska zabezpiecza środki w budżecie gminy i z tych środków mogliśmy wesprzeć, tak jak na razie, tę skromną uroczystość, ale myślę, że to wsparcie się tutaj bardzo przydało i że warto było wesprzeć. Jestem o tym przekonany. Dziękuję bardzo Radzie Miejskiej. Chciałem bardzo gorąco podziękować moim współpracownikom z Urzędu Miasta Trzemeszna, szczególnie wiceburmistrzowi obecnemu tutaj, Dariuszowi Jankowskiemu, skarbnik gminy Hannie Koperskiej oraz zajmującej się promocją gminy pani kierownik Edycie Kubiak. Bardzo serdecznie, koledzy z pracy, wam dziękuję. A teraz będę dziękował, i tu się pewnie nikt nie spodziewał, Stowarzyszeniu Sąsiedzi z panem prezesem Stowarzyszenia Burmistrzem Mogilna Leszkiem Duszyńskim na czele. Tego nikt nie wie, za co dziękuję. Dwa dni temu podczas walnego Stowarzyszenia Sąsiedzi, na którym nie mogłem być, ale był pan wiceburmistrz Dariusz Jankowski i pan przewodniczący Benedykt Nitka, zawnioskowali i dzisiejsza uroczystość ma wsparcie, i to konkretne, Stowarzyszenia Sąsiedzi. Potem pani prezes i pani dyrektor poinformuje, co to za konkrety. Pan Leszek Duszyński to też absolwent, pan burmistrz Mogilna, prezes, to też absolwent naszej szkoły. Oddzielne słowa podziękowania kieruję do wielkopolskiego kuratora oświaty pana Roberta Gawła. Panie senatorze, dziękuję panu za objęcie jubileuszu 245-lecia szkoły patronatem honorowym. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim zaproszonym gościom i uczestnikom tej doniosłej uroczystości. Jesteście państwo w maskach. Jeżeli kogoś pominę, to przepraszam, ale są z nami przedstawiciel władz państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, pan poseł Zbigniew Dolata. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Jest także przedstawiciel pana senatora Arnta. Proszę panu senatorowi, panie Łukaszu, bardzo serdecznie podziękować, bo wiem, że nie zawsze można wszędzie być, ale to, że pan tutaj jest i jego reprezentuje, dziękuję bardzo. Władze wojewódzkie oczywiście reprezentuje wymieniony przeze mnie pan kurator Robert Gaweł, który objął imprezę patronatem i na nią przybył. I to jest godne zauważenia, bo różnie z tym bywało. Dziękuję bardzo władzom powiatowym. Na czele widzę pana starostę Piotra Gruszczyńskiego. Serdecznie dziękuję, panie starosto, i dziękuję radnym powiatowym z terenu naszej gminy, panu Markowi Gotowale i Leszkowi Figajowi. Oprócz absolwentów naszymi honorowymi gośćmi są seniorzy, nauczyciele. Nie będę ich wymieniał, bo świetnie to zrobił tutaj ksiądz Andrzej, no ale przypomnę, pani profesor, tak według wieku, pani profesor Wielgosz niedawno w tej bazylice obchodziła swój jubileusz. Kobietom się wieku nie wymawia, ale 93 minęły. I w jakiej formie? Proszę zobaczyć. Brawa dla pani profesor. No jest mój ojciec, do 90 jeszcze trochę, jest pani profesor Stanisława Szymańska. Bardzo się cieszę. Cieszę się, i tu nie będę już wymieniał, bo byli wymienieni, że są z nami byli dyrektorzy szkoły. To też o czym świadczy. I że nie jeden, dwóch, tylko wszystkich, których pani dyrektor Liszkowska wymieniła, są tutaj z nami. To jest bardzo ważne dla nas. Chciałem powiedzieć, bo byli tu wymieniani dyrektorzy szkół, jeżeli się nie mylę, czworo zostało wymienionych. Wszyscy ci wymienieni, czyli szkoły numer 1, szkoły Kruchowo, Trzemżal i przedszkola numer 1, to absolwenci naszej szkoły. A mamy tutaj jeszcze dwie jednostki i tam dyrektorzy, pan Sławomir Kubś i pani Lucyna Korzycka, też są absolwentami naszej szkoły. To o czymś też świadczy. I wymieniony tu dyrektor Domu Kultury też jest absolwentem naszej szkoły. Dziękuję za przybycie wszystkim zaproszonym gościom jeszcze raz, uczestnikom tej doniosłej uroczystości. Jeżeli kogoś pominąłem, to bardzo przepraszam. Jest mi przykro, że ze względu na panującą pandemię tegoroczne uroczystości są skromne. Jubileusz jest jednak jubileuszem. Jest faktem. Jest świętem szkoły. Jest świętem absolwentów. Jest świętem, i to z dumą podkreślam, jest świętem gminy Trzemeszno. A więc radujmy się, integrujmy i świętujmy. Dziękuję za wysłuchanie.
Ukoronowaniem naszej obecności tutaj w Bazylice będzie krótki koncert organowy. Pomysł koncertu organowego zrodził się na skutek zakończenia remontu organów, które mamy tutaj w Bazylice. Jak zapewne wiemy, w przeszłości był to inny instrument barokowy, który spłonął w 1945 roku. Obecne organy firmy Felkner zostały przeniesione do Bazyliki po II wojnie światowej z kościoła ewangelickiego w Trzemesznie. W minionym roku, jesienią 2020 roku, zostały poddane znaczącej konserwacji, remontowi. Wyremontowany został stół gry. I wczoraj, dosłownie wczoraj, zakończyło się strojenie instrumentu po remoncie. Dzisiaj wysłuchamy kilku utworów w wykonaniu pana Tomasza Padoła. Młody człowiek, urodzony w 1995 roku. Naukę gry na organach rozpoczął w wieku 12 lat. W latach 2011-2015 uczęszczał jako słuchacz do studium muzyki kościelnej archidiecezji gnieźnieńskiej w klasie organów, które ukończył z wyróżnieniem. W roku 2018 ukończył studia licencjackie na Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych, kierunek muzyka kościelna w klasie organów u profesor doktor habilitowanej Elżbiety Wiechowicz-Karolak oraz w klasie dyrygentury u profesora doktora habilitowanego Leszka Bajona. W roku 2020 ukończył na tym samym kierunku i specjalności na Akademii Muzycznej imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie organów u doktora Marka Fronca oraz w klasie dyrygentury u profesora doktora habilitowanego Marty Kierskiej-Witczak, broniąc tytuł magistra sztuk muzycznych. Koncertował i występował jako solista i kameralista m.in. w Żywcu, Kłodzku, Kielcach, Krzeszowie i Wrocławiu. Dokonał pierwszych w historii nagrań instrumentów dekanatu mogileńskiego, które ukazały się na płycie organy kościołów poluterańskich w dekanacie mogileńskim. Brał udział w kursach interpretacji i improwizacji organowej prowadzonych między innymi przez Arwida Gasta, Arkadiusza Popławskiego, Tomasza Orulowa oraz Karola Mostakowskiego. Od lutego 2021 roku piastuje stanowisko głównego organisty Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Działa i kształci się także w rzemiośle organmistrzowskim. Pan Tomasz Padoł wykona 6 utworów. Oto one. Jan Sebastian Bach, Toccata de Mol, BWV 565. Jan Sebastian Bach, Wenn wir in höchsten Nöten sein, BWV 641. Gordon Young, preludium w stylu klasycznym. Enrico Pacini, Cantabile, numer 2, For You. Wykonawca, pan Tomasz Padoł, jest twórcą improwizowanej sonaty romantycznej w stylu Mendelssohna, Allegro Adagio e Dolce, Allegro Assai. To przedostatni utwór. I na koniec usłyszymy Jerzego Fryderyka Händla, Alleluja, z oratorium Mesjasz. Zapraszam do wysłuchania koncertu.
Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim obecnym tutaj w naszej bazylice i tym, którzy trwali z nami za pomocą transmisji internetowej. I życzę wszystkim jeszcze wielu dobrych doznań, wielu dobrych spotkań w dzisiejszym dniu tak pięknym, choć uroczystość w tak okrojonym, w okrojonej formie. Miejmy nadzieję na spotkanie za 5 lat już w większym gronie. Bardzo dziękuję za przepiękny koncert organowy panu Tomaszowi Padołowi. Ogromne wzruszenie w tych wspaniałych murach słuchać takich utworów. Wielki talent, bardzo, bardzo gratuluję i bardzo dziękuję, że pan nam dzisiaj poświęcił swój czas. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to już koniec tych uroczystości tutaj w bazylice, ale nie koniec naszego spotkania. Zapraszam teraz serdecznie do naszej szkoły, tam przed obeliskiem i w szkole już przy tablicach złożymy kwiaty, upamiętniając naszych uczniów, nauczycieli, wychowanków. Zapraszam również, jak wspominała już pani dyrektor, do obejrzenia wystawy, która jest na placu Kosmoskiego jeszcze dzisiaj i cały jutrzejszy dzień, a potem będzie na skwerze Hipolita Cegielskiego. No i zapraszam oczywiście do szkoły. Zapraszam, żebyśmy się spotkali i tutaj dyrekcja szkoły, nauczyciele przygotowali dla Państwa taki słodki poczęstunek, więc myślę, że będzie okazja, żeby chociaż w tych trudnych warunkach zachowaniem zasad epidemicznych jednak się spotkać. Zapraszam serdecznie.